Witam, witam, kochani. Dzisiaj w kuchni, ale tak troszkę nietypowo. Chciałam Wam dzisiaj pokazać coś, co będzie prawdopodobnie często widziane w kuchni. Dzisiaj z okazji moich urodzin mąż kupił mi fajny prezent. No ptasie mleczko to wiadomo, to dodatek coś słodkiego, które tutaj widzicie, ale kupił coś, czego się nie spodziewałam, no i będę, wiecie, musiała się nauczyć również, jak korzystać z czegoś takiego. Mianowicie, zobaczcie, ja Wam dzisiaj zaprezentuję z tego, co udało mi się poczytać i pokażę, co to jest i jak to wygląda. Zobaczcie. Jest to szynkowar płaszczem wodnym. Do robienia szyneczek, boczków i innych rzeczy. Zanim przejdę do rozpakowania, to pozwolicie, że skorzystam z innego urządzenia i pokażę Wam na Allegro coś podobnego. Jest to prezent, także nie wiem dokładnie, gdzie było kupione i jaka jest, kochani, cena tego. Czyli zaraz Wam pokażę mniej więcej podobną aukcję. Tylko powiem tak, że jest to cały zestaw, jak widać, ten szynkowar z garnkiem, ale można kupić tylko po prostu taki wkład. To zaraz Wam wszystko tutaj będę pokazywać, ale najpierw pokażę Wam na Allegro, jak to cenowo wygląda. No dobra, kochani, już sobie znalazłam. Ja właściwie miałam zaznaczone. I podstawowa wersja właśnie takiego szynkowaru to jest sam wkład. Cena, nie wiem, czy akurat jest to jedna z najniższych cen, jak widać 55,95. Czyli jest to, po prostu gotuje się w zwykłym garnku, takie coś. Ja Wam, kochani, polecam, jeżeli ktoś by chciał już, ja wszystko potem będę pokazywać, jak korzystać. Także może opowiem później, kto na YouTubie akurat pokazuje, jak korzystać z takich szybkowarów. Na razie skupmy się na tym, bo wyjdzie mi masło maślane. Czyli podstawowa taka wersja, widzicie, to jest akurat innej firmy, tego szynkowaru wygląda tak. Tutaj jest taka sprężyna dociskowa, ja Wam tam wszystko zaraz pokażę. Tu jest, po prostu mierzy temperaturę. Tu jest kilka, widzicie, zdjęć, jak to wygląda. Jest to sam wkład po prostu, że gotujemy w zwykłym garnku. Także jeżeli wpiszecie szynkowar, to Wam wyskoczy sam właśnie taki, widzicie. Też jest 1,5-litrowy. A mój to już jest z takim dodatkowym garnkiem, czyli zestaw. Będziemy za chwilę otwierać. I czekajcie, zaraz Wam znajdę drugą część. Czyli u mnie jest coś takiego. Widzicie? Jest taki garnek. Tutaj właśnie jest ten otwór, który jest składany, ten wkład. Widać fajnie. Tutaj jeszcze dodatkowo widać, widzicie, jak to w przekroju ma w środku wyglądać. Już Wam poprzewijam. Widzicie? Tak. Tutaj widać właśnie, jak włożony jest ten wkład do środka. Tutaj nalewamy wody, ja Wam wszystko zaraz powiem. Widzicie, tutaj jest dalej tak pokazane. Tutaj ta sprężyna dociskowa. I tu już jest wyrób. Tutaj widzicie, wyciąga się już gotowy. Wyciąga się tu już gotową szyneczkę lub boczek. Tak to się prezentuje. Są tutaj jeszcze, można dokupić taką książkę, szybkowar,
takiego właśnie, i teraz już powiem, takiego pana, który właśnie ma kanał na YouTubie. Kto w ogóle chce robić, wiecie, wędliny, to on bardzo dobrze, że tak powiem, krok po kroku prezentuje i ma dużo właśnie różnych przepisów z tym szynkowarem i będę na pewno z jego przepisów po prostu korzystać. I jak mąż właśnie mi kupił ten, widzicie, reklamuje akurat tą firmę Browin, ten szynkowar, to popatrzyłam u niego kilka filmów. Kanał się nazywa normat.pl. Ja Wam tam linka zostawię. Ostatnio właśnie patrzyłam, jak on robił, ten pan, boczek rolowany, więc do tego filmu Wam link zostawię w opisie, jeżeli byście chcieli. I akurat znaleźliśmy tą książkę. Niecałe 20 zł, więc też zamówimy tą książkę. Jak dojdzie, oczywiście Wam pokażę przepisy. Ponoć są tutaj przepisy, jak zapeklować mięska do właśnie tych szynkowarów i w ogóle fajne przepisy, więc na pewno mi się przyda. Chociaż jeżeli ktoś chce po prostu od razu zobaczyć, a ma szynkowar lub jest zainteresowany, to niech zajrzy na ten kanał. Także zostawię Wam link do tego, po prostu jak robił ten pan, ciszej dzieci, jak ten pan robił po prostu boczek rolowany, co mnie zainteresowało i myślę, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię w tym szynkowarze, to właśnie będzie ten boczek rolowany. I jeszcze tak bardzo dobrze, z tego co patrzyłam na YouTubie, wiadomo, jak coś nowego, to człowiek się uczy i korzysta z wiedzy innych. Również jest na kanale Bąkol, robił chyba szynkę. Też Wam link do tego filmu dam na dole. No i teraz zaraz przejdziemy do rozpakowania naszego tutaj opakowania. Pokażę Wam, jak to się mówi od strony praktycznej dzisiaj prezentacji, jak to wygląda. Przepraszam za dzieci, ręce myją i w ogóle wiecie, jak to jest. Jak mama nagrywa, to najwięcej mają wtedy zainteresowania do wszystkiego. Chwila, moment. To sobie tutaj odstawię. Tutaj mam, wiadomo, jak w każdym jakimś fajnym takim urządzonku, instrukcja obsługi. I teraz Wam mniej więcej tak, jak ja umiem, ja tak powiem, po mojemu, bo wiadomo, jakimś fachowcem też nie jestem, pokażę Wam, jak to wygląda, prawda? I tak, w pierwszej kolejności jest właśnie tutaj ten garnek. Nie wiem, czy tu będzie widać. W środku jest taka kreska, ile maksymalnie tej wody trzeba nalać tutaj do tego właśnie garnka wkładu. Tak widzicie, więc jest taki garnek. Jak mówiłam Wam wcześniej, pokazywałam Wam właśnie na Allegro, że są tylko same wkłady i gotuje to się w zwykłym garnku, więc wersja podstawowa to jest taki właśnie, widzicie, wkład. I już Wam pokażę coś w środku. Ale wiadomo, najlepiej jest mieć całość, prawda? I tu jest taka, widzicie, przykrywka, która tutaj również w środku jest cały zestaw. Tu są woreczki, to zaraz o tym za chwilę. Jest termometr, to też zaraz za chwilę, jak gdzie i co. Tutaj jest jakiś jeszcze drugi. Mierzenie czasu, czy coś takiego. To zobaczymy, to jeszcze nie doszłam, o co chodzi. I jest tutaj
sprężyna. I czekajcie jeszcze moment. No dobra, kochani, lecimy dalej. Czyli tak, mamy ten tak zwany czpień wkład. To wszystko już mam wyjęte. I tak, jak to ma działać? Tak mówię, powiem wam, jak ja to mówię po mojemu, nie? Nie wiem, czy zbyt dobrze, czy zbyt źle to wyjdzie, okaże się. Także jak to się mówi, tak po chłopsku. I wziąłam sobie jeden tutaj właśnie woreczek. Tutaj w ten wkład będzie wchodziło 1,5 kg po prostu mięsa, boczku, szynki, schabu, co tam kto chce. Wiadomo, to mięso musi być przyprawione i tak. Są tutaj w zestawie właśnie woreczki. Jeżeli się skończą, to można śmiało na Allegro kupić. I co robimy? Taki woreczek przykładowy, pierwszy lepszy. Tutaj sobie musimy je wywinąć, nie? Na, tutaj na ten, nie? Na ten nasz garnek, nie? Założyć, prawda? O, w środku, wypełnienie, nie? Ja to tak, wiecie, nie będę was tak dokładnie pokazywać i tutaj wkładać, nie? No i tak robicie to, wiadomo, dokładnie, że to mięsko zakładacie. Zakładacie, wywijacie sobie tutaj ten woreczek. Tutaj do środka wkłada się nasze wybrane mięsko. Może być jakiś piersi z kurczaka, jak chcecie sobie tam, wiadomo. Najlepsze, wiadomo, że wieprzowe, jakaś szyneczka, boczek i ten, no, schab, nie? Przyprawione oczywiście. Też będę się uczyła, jak zapeklować takie mięso na dobę wcześniej, z tego co patrzyłam, żeby po prostu można było tutaj robić. Jest to dla mnie nowość, także jak ktoś zechce, to będzie się uczył razem ze mną, prawda? Czyli tak, zakładamy sobie ten woreczek, wyobrażamy sobie w tym momencie, bo nie mam akurat mięsa, że mam tu kawałek mięsa. Wkładam to mięso, uduszam go, wiadomo, przyduszam go dobrze i potem na to mięsko idzie i wiecie co, tak, jak zwykle mi tu przeszkadzają, no już nie wiem na czym skończyłam. Dobra, czyli mamy ten, kochani, woreczek. Później będziemy przyciskać tym tutaj tą sprężyną. To będzie tak zakładane, nie? Ale tak, ja tutaj... No dobra, kochani, jednak to tak ma być. Czyli ma być tak, to tym płaskim tutaj na to mięsko, tutaj ta sprężyna, tutaj ten cały dekielek, będziemy to potem kłaść. Ale ja tu wzięłam sobie dla prezentacji dla was jabłko, czyli umówmy się, wyobraźmy sobie, że to jabłko jest mięsem. Czyli tak, to nasze mięso tutaj wkładam najpierw, uduszam, wiadomo, potem ściągamy ten worek, to tak wiecie, w ramach prezentacji, nie? No i tam wiadomo, że to mięso nam więcej tutaj zajmie, nie? No i to wiadomo, tu trzeba zakręcić ten worek szczelnie, włożyć to nasze mięso, ja to wiecie, na razie tak zrobię byle jak, nie? I tak, tutaj wkładamy ten nasz tu. I tak to, kochani, widzicie, ja wam wyciągłam to, ale jak po prostu macie to mięso, macie tu włożone, to już nie wyciągacie tego worka z tym mięsem, bo to musi być dosyć, wiecie, tu wsadzone, dosyć właśnie sztywno, czyli zostaje to w ten sposób, nie? No i sobie tam, wiadomo, zakręcacie sobie, dokładnie sobie to zakręcacie. Ja jak będę po prostu robiła to mięso, to wam wszystko powiem. No i jak wracając do tego właśnie naszego tutaj do przyciskania, też raczej dobrze jest, na pewno dobrze będzie, nie? Też się będę uczyć, jak mówię, razem z wami, żeby to mięso zważyć, żeby akurat potem nie trzeba było wyciągać i odcinać. Ale jak to w praktyce wyjdzie u mnie, to się zobaczy. Także będę eksperymentować. No i wiadomo, to nam będzie na pewno gdzieś tak. Po prostu, jak wsadzimy nasze mięso, będzie pod wierzchiem, nie?
U mnie to wejdzie głębiej, bo ja mam tu małe to jabłko, prawda? Także nie będzie problemu w tym momencie. No i mamy wtedy tą pokrywkę. Jak już jest tak wysoko, to wiadomo, trzeba użyć większej siły, nie? Żeby to przycisnąć. Ja tutaj teraz to bez problemu zakręcę, prawda? Ale jeżeli ja bym tam miała wysoko, no to bym musiała bardzo dobrze to przycisnąć, użyć siły, żeby mi się, o, może to tak pokażę, nie? Żeby mi się, zobaczcie, ta sprężyna mi się praktycznie całkiem, widzicie, złożyła i ona przycisnęła, wręcz sprasowała mi to mięso, prawda? Także ja wam tylko tak przykładowo tutaj daję, nie? Bo mam tutaj to jabłko, tak dla prezentacji, wiadomo, nie mam tutaj w tej chwili mięsa. I to sobie wtedy zakręcamy na maksa. I co dalej? Ja teraz to jabłko sobie stąd wyciągnę, bo wiadomo, nie, ono tu nie będzie siedziało. I tak, umawiamy się tak, że my tu mamy, nie, już mamy zapakowane to mięso, bo to jest prezentacja tylko. Jak to robić? No to ja sobie tu zakręcam, prawda? I mam już to. Wiadomo, wy sobie musicie dobrze to zakręcić. Ja to na razie, wiecie, do prezentacji to nie muszę to jakoś dobrze zakręcać, bo ja tylko chcę powiedzieć mniej więcej, jak to trzeba robić. I wtedy, jak mamy taki tutaj wkład, to tam sobie zobaczycie na tych dwóch kanałach. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to ja wam tam linki dam do tych filmów. Jak mówiłam, jak pan z kanału Normat robił boczek rolowany i pan z kanału Bąkol robił szynkę, takim akurat on robił, akurat w takiej wersji szynkowaru, jak ja mam. I wtedy jest tak. Tutaj, do tej właśnie, co tutaj jest, w środku jest, pisze, maksymalnie nalać wody. Tu pewnie kamera nie odzwierciedli tego. Nalewamy tej wody. Potem wkładamy nasz tutaj dobrze zakręcony, wkład tego szynkowaru i wtedy dopiero dajemy tutaj ten termometr. To ściągamy i z tego, co panowie mówili, widzicie, tu są takie otwory. Pierwszy główny otwór jest tutaj. Można tutaj włożyć, ale mówią, że nie wkładać tutaj, bo tam przecież w środku mamy woreczek z naszym mięsem. I jakbyśmy tu wsadzili nasz termometr, przebilibyśmy nasz woreczek. Widzicie, to niby idealnie tutaj pasuje. Czyli my sobie tutaj wkładamy z boku. Tutaj mamy akurat tą powierzchnię, gdzie jest woda, a ten pewnie termometr idzie tutaj. O, to nie wiem, czy on czas oznacza, czy coś. Tutaj pewnie idzie ten malutki. Musiałabym zobaczyć, także myślę, że on pewnie idzie tu. I tak, z tego, co podglądałam u głównie o pana z kanału Normat, co pokazywałam wam, że również wydał na ten temat książkę, ma się nasze mięsko dusić w temperaturze 80 stopni tutaj. Tutaj nawet coś jest napisane. Ja teraz w tej chwili nie widzę. Widzicie, wieprzowina jest narysowane tutaj. Także ma się nie gotować. Ma się utrzymywać po prostu ta temperatura do 80 stopni i to jakieś do 2,5 godziny ma się gotować. I potem
Jak już nasze mięso się ugotuje, to mamy zrobić następująco. Wiadomo, jeszcze poczytam i w ogóle. Ale tak pokrótce. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, czy masło maślane, czy w ogóle. No, czyli tak. Jak już wtedy miną te 2 godziny, to wiadomo, wszystko jest nagrzane, więc musimy uważać, żeby się nie poparzyć, nie? To wtedy sobie tam wyciągam te termometry, prawda? Wyciągam lub nie, ale raczej mogą chyba zostać. No i wtedy wyciągamy ten nasz wkład. I z tego, co oni tam mówią, to już go tam nie odkręcamy, broń Boże, nie wyciągamy, jak jest gorące. Musi to ostygnąć, czyli potrzebuje gdzieś tak pewnie całą noc, żeby ostygło. Czyli ten cały wkład, wiadomo, uważamy, żeby się nie poparzyć, to jest wszystko gorące, czyli sobie bierzemy coś, bierzemy tutaj za tą, wiadomo, mamy to dobrze zakręcone i po prostu to wstawiamy w jakąś miskę, garnek, czy po prostu nalewamy wody do zlewu i wstawiamy to do zimnej wody. I mamy to tak zostawić, żeby nam to ostygło. I potem, już jak nam to ostygnie, możemy, wiadomo, jak się woda ogrzeje, zmienić tą wodę na zimną, prawda, żeby to szybciej ostygało, bo wiadomo, woda nam się zagrzeje od gorącego, nie? I potem razem z tym, właśnie z tym pojemnikiem, już jak jest, wiadomo, ostudzone, bo do lodówki gorącego nie wolno, bo byśmy lodówkę popsuli, w takim stanie z tym pojemnikiem mamy to wstawić do lodówki. No i wstawiamy to do lodówki. Na noc najlepiej, prawda? I w zależności, jakie tam mięsko wybraliśmy, jakie przyprawiliśmy, na pewno jak przetestuję to bez nagrywania u siebie, to na pewno Wam nagram, jak coś robię w tym szynkowarze. Także wtedy już, jak to stygnie w lodówce nam przez noc, musi być zimne, wtedy to, wiadomo, odkręcamy, to sobie, wiadomo, zdejmujemy, wtedy wyciągamy razem z woreczkiem, może być ciężko z tego, co mówią, bo to się może, tak wiecie, trochę zakleszczyć. Wtedy z tym woreczkiem wyciągamy naszą zawartość, przecinamy sobie tam, wiadomo, woreczek, czy ściągamy, jak komu będzie wygodnie i wtedy mamy taką własną wędlinkę. Z tego, co widziałam, są też mniejsze pojemności tych szynkowarów, ale chyba największy taki szynkowar to chyba 3-kilogramowy. No i taki, widzicie, dostałam prezent na urodziny. Będę się uczyła, kochani, jak to będzie działać, wiadomo. Trzeba to wszystko, wiadomo, już teraz sobie złożę, czyli taki pełny, widzicie, zestaw. Wiadomo, przetestuję u siebie w kuchni i wtedy Wam coś nagram. Tutaj sobie wszystko, widzicie, już powkładam tak, jak było, do tych różnych tych. Myślę, że będzie to coś fajnego i ciekawego, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Może akurat kogoś skuszę na również zakup takiego urządzonka, kochani. Jeszcze Wam zaraz raz pokażę. Także wiecie, postarałam Wam się wytłumaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Tak po mojemu, a jak mówię, jak chcecie dokładnie, ich ja jestem trochę, wiecie, roztargniona, może zbyt niedokładnie to wytłumaczyłam, także Wam tam dam linki do tych kanałów. Wiadomo, jak mamy coś nowego, to każdy z nas się uczy, prawda, kochani, tego.
obsługi nowych urządzeń, ale wiecie, w kuchni trzeba być kreatywnym, więc warto próbować różnych nowości. Także taki oto prezent otrzymałam od męża. Opowiedziałam Wam pokrótce, jak to ma wyglądać. Oczywiście za jakiś czas będę robić, że tak powiem, albo jakąś szynkę, albo jakiś boczek rolowany, czyli się zobaczymy, jak to się mówi. I w praktyce tego urządzenia szynkowaru użyjemy. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Muszę najpierw go wypróbować poza wizją, bo wiecie, hałę Wam jakąś odwalę, no i potem będzie kiszka, jak ja to mówię. Czyli muszę najpierw sama się tego nauczyć i dopiero Wam pokazać, żeby ktoś potem, wiecie, mi nie zarzucił, że Monika pokazała i spierdzieliła przysłowiowo robotę, bo nie będę się tu, wiecie, jakoś nieładnie wyrażać, wiadomo o co chodzi, bo mi YouTube by zablokował film, kochani. Także jestem bardzo zadowolona, będę testować i potem Wam też nagram. Zrobimy coś wspólnie w tym oto szynkowarze. Mam bardzo chęć na boczek rolowany, na którego link tam Wam dam na dole z kanału Normat. Będę czekać na tą fajną właśnie książkę, którą Wam pokazałam. Pan wydał właśnie książkę. Jeżeli ktoś jakąś historię chce zaczynać z wędlinami, to polecam kanał Normat. Tam bardzo prosto od kuchni wszystko jest tłumaczone. No dobra, kochani, no cóż. Nagadałam się. Wiadomo. I macie tutaj takie cuda dzisiaj, nie? Kochani, coś nowego. Dla mnie, dla Was zapewne też. Także obserwujcie, bądźcie na bieżąco, a na pewno za jakiś czas coś tutaj wyczarujemy w tym szybkowarze. No dobra, kochani, pa!